Królowa Zycja, popularny show znika z anteny. Co dalej? Dagmara Kazmierska, Laluna i Izabela Macudzińska? Królowa Zycia przez 6 lat gościła na antenie TTV. Stacja wyprodukowała 12 sezonów popularnego show. Królowa wykreowała kilka gwiazd, spośród których największa popularnością cieszy się Dagmara Kazmierska, Laluna Unikwe, Izabela Macudzińska czy Sylwia Peretti. Ostatni odcinek pokazano w czerwcu 2022 roku. TTV nigdy nie podala powodów zawieszenia produkcji jesiennej edycji. W kuluarach pojawiały się jednak losy, że program drastycznie traci oglądalność. Teraz ostatecznie zdecydowano o zakończeniu show, o czym stacja poinformowała na swoim oficjalnym profilu na Instagramie. Pragniemy podziękować Wam za to, że byliście z nami przez 12 sezonów Królowych Zycia. Spędziliśmy wspólnie z 6 lat. Podczas których nie zabrakło radości, wzruszeń, śmiechu do lesji przygód, które przeżywaliśmy wspólnie z naszymi szalonymi bohaterami. Mamy nadzieję, że wiele momentów zostanie Wam w pamięci na długo i zawsze będziecie nas tak milo wspominać. Nadszedł jednak czas na nowe. Brzmiał komunikat stacji. Pod postem na Instagramie informującym o zakończeniu Królowych Zycia, bohaterowie programu postanowili odezwać się do fanów. Większość z nich dziękowała za wspólne spędzone lata i wspominała mile czas na planie. Dziękuję za chwilę, które mogłam z wami spędzić. Za momenty śmieszne i te bardziej trudne, napisała Monika Chwajol. Niektórzy podzielili się też informacjami, że koniec Królowych Zycia nie oznacza dla nich zakończenia kariery w mediach. Prawdopodobnie niektórzy bohaterowie show pojawią się w nowej produkcji przygotowywanej przez TTV. Działo się działo. A co to będzie teraz? Bardzo ciekawe. A ja wiem i już niedługo powiem, poinformował Patryk Borowiak, partner Izabeli Macudzińskiej. Królowe Zycia przez 6 lat na ekranach wykreowały wielu bohaterów, którzy do dzisiaj cieszą się popularnością. Największa gwiazda show była Dagmara Kazmierska, która porzuciła Zycię w Ameryce, by w rodzinnym mieście, Klocku, rozwijać interes. Kobieta przyznała się również do kryminalnej przeszłości. Obok niej karierę dzięki programowi zrobili Laluna Unikwe, Izabela Macudzińska, Anna Renusz, Gabriela Seweryn, Rafał Grabias, Sylwia Peretti, czy sympatyczna Parelona i Damiana Van Nispen. W programie nie brakowało kontrowersji. Oprócz Dagmary Kazmierskiej kontrowersyjnie było wokół Andrzeja Zgorzelskiego, znanego również pod pseudonimem Megakot. Mężczyzna dołączył do programu w 11 sezonie, jest deweloperem ze Szczecina, wcześniej był znany z tego, zanim wypromował obecnie znanego patoinfluencera Kruszwila. Pewien internauta postanowił przyjrzeć się przeszłości Megakota i wyszły na jaw przerażające fakty. Sam Zgorzelski wyznał, że 4 jego partnerki zginęły w niewyjaśnionych okolicznościach. A nawet przez długi czas był podejrzany o zamordowanie jednej z nich. Mężczyzna również promował narkotyki i relacje z nastolatkami. W efekcie wiele osób pisało skargi na Królowe Zycia do Kriti TVN, co ostatecznie doprowadziło do tego, że Megakot został usunięty z programu.